Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin Geralt, który generalnie no, nie wygląda najlepiej. Jakby Rutino Skorbinu nie brał. W każdym razie, moi drodzy, zrobimy sobie jeszcze dzisiaj kilka questów pobocznych. Kilka aktywności jakichś tam... O, ty, dawaj tutaj jeszcze, to zgarniemy sobie od razu te tablice. No ale w każdym razie zrobimy sobie kilka questów pobocznych. I myślę, że już w kol... Zaczekajcie! Co się dzieje? Myślę, że już w kolejnym odcinku byśmy sobie zrobili coś z linii głównej. Zaprawiony, a mnie pomocy trzeba. Widzicie, niepokoję się o syna. Dom opuścił i drugi tydzień nie wraca. Zobaczycie, co z nim? No spoko, a gdzie? Najpierw porozmawiajmy o nagrodzie. Ile? Dawaj tyle. No i spoko. Dużo. Będę musiał pożyczyć od rodziny. No cóż. Ale niech będzie. Nie będę przecież na synu oszczędzał. No, wiesz jak jest. Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu. Na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wiedział lepiej. No cóż. Po czym go poznam? To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim, ale nic nie obiecuję. No i spoko. Jak szczeknięcie jelenia, ale głośno. Fajno. Zaraz do wsi wracać. Czekaj. Witaj. Jeszcze pohandlować będziemy mogli. O proszę, dzień dobry. No hej, hej. Sprzedajesz zioła? Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? Czy dostanę u ciebie może to, czego ja potrzebuję? Co to jest? Esencja wody. Wronie oko. Nie no, chyba nie masz tutaj niczego takiego, czego my byśmy potrzebowali. Także bywaj. Do zobaczenia. Bywaj. Szkoda, że się nie da z tobą pograć w karty, ale to nic. A pamiętasz, jak w zeszłym roku... Ej, tu są wyścigi! Tak, tak. Młodo chłopak. Ale i pięknie. A może byśmy zrobili sobie... Kurczę, jakieś wyścigi? A pewna jesteś, że ona miła bogini? Oj nie! Czekaj, zapiszę grę. Który to ten bukmacher? Siemasz. Pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach śmiałków. Tu też pojedziesz? Bo miejsce się znajdzie. Pojadę. Pojadę, pojadę. Może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie, nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Swan Samotnik i Geralt z Rivi! A skąd ty wiesz, jak ja się nazywam w ogóle? Pytajcie uzdy! Trzymajcie się siodeł! Kupujesz tego barana? Nie. Kutliwy tryk z Kurczę, prawie nie widzę w ogóle. Właściwie się z tobą ścigam. Gorzej, bo kurczę, nie widzę tej trasy za bardzo. Nikt nie prześcignie szybkiego Oswalda! Jakby trzymaj patrzeć... się ode mnie z daleka, przybłędo! Ty, to nie był ten gościu, co podkładał głos pod gruchę. Grucha z chłopaków nie płaczą? Chłopaki nie płaczą? Przestań się mazać. Aha, to była meta. Świetnie, ja sobie chciałem odpocząć. Stało się jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda. A dziękować. I co, żeśmy sobie... Garnęli. Nie
pieczę na plecach. Czego Zerikańskie to ludzie nie wymyślą? Zerikańskie klapy dla konia. Lepsze niż te nasze? 60-60. Trofeum z upiora. To jest trofeum z baby wodnej. Wiesz co? Wolę trofeum z upiora. Ładnie wygląda. Trofeum z ekimy. I trofeum z leszego. No dobra. Czyli nic więcej w sumie nie ma ciekawego. Ty, a... Płotka, gdzie ty jesteś? Pokaż się. No dobra. No tu masz taki habaś na twarzy. No powiedz mi, jak to wygląda. Chyba tamto wolę. Takie bardziej pancerne się wydaje. Gdzieś tu widziałem ten znak drogowy. No możesz we mnie nie wchodzić, nie biegać, tak? Dziękuję. Ty, a... Nie, nie ma tutaj... Nie ma tutaj żadnego gościa, którego szukamy. Ale mamy za to znaczek zapytania jeszcze tutaj. No i super. I to się dla mnie podoba. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Tak, tak, tak. Powiedz mi... Jak ja mam się tu teraz przedostać? Tutaj, dobra. No nie panikuj. Ty, czy my żeśmy handlowali już tutaj z nim? Siemasz? Aha. Pokaż mi swoje towary, chłopie. Pohandlujmy. Co masz fajnego? Zerikańskie juki. A, mamy takie same. I siodło z Undvik. Kurczę, no nie wygląda najgorzej. Herosi z Kelige i Mdodolf. Dobra, zagrajmy w Gwinta, proszę ja ciebie. Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w Gwinta. Jak już sobie gramy, to... Dobra, nic ciekawego tam nie ma niestety już więcej. Tego nie potrzebujemy. Szpieg się przyda, to się poprzyda. Dobra, dobra. No to co, może to byśmy wyrzucili? O, i mgła, no i świetnie. A masz jeszcze to. Po co nam to? Po co? Patrz to. Pyk. Dziękuję. Fajnie było. Kogo? Szpiega? Tak myślałem. Ty dziadu. A w sumie? To możemy sobie zagrać w ten sposób. No i proszę. No i jest fajnie. Ile jest? Zagrajmy w takim razie tych. Ile mamy? 25. No i super. Podziękował. Dalej. Samych kurcze mieczników mamy, no. Hej,
pewnie, szpiega mi jeszcze podrzuć. Ej, idź ty. Dobra, to chociaż sobie go wzmocnimy. Dziadu jeden ty. Narka. O nie, no to zobacz, to łapiesz tą mgłę. A to masz jeszcze. Proszę ja ciebie, deszczyk. I dziękuję. Dobra, ja pasuję, bo i tak już nic nie zrobimy. Podziękował, fajnie było. Co dostaniemy? Cep, parę, parę, tete. Dobra. Skojatel. Żeby nie to, że nie potrafię grać innymi taliami, to pewnie byśmy mogli się spróbować. Siema wszystkim, dzień dobry. I owszem. Pokaż co umiesz. O gościu, nie przełączaj mi na niego, tylko na niego, dziękuję. Ty, bo ja tutaj się zaraz wykopytnę, halo. Miło było, ale skończyło się jak zawsze. Także gasimy ognisko, nie wolno w lasach palić ognisk. Dziękuję, dziękuję, tu nic więcej nie znajdziemy, trudno się mówi, żyje się dalej. No dobra, szybki zapis proszę ja ciebie, odnówmy sobie żyćko. Palmy sobie kłem. Widzę, coś ludzie chodzą. Siema wszystkim. Niebrzydka stal. Kika, no siemasz. Dzień dobry. Wy bandziory jesteście, czy co wy jesteście? Nie jesteś Nilfgaardczyk, prawda? Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Czym się różni Nilfgaardczyk od utopca? No, czym? Utopce potrafią pływać! No ale śmieszno. Nadszedł czas, żeby położyć kres pirackim rozbojom. Każdy, kto zdolny jest nosić broń, ma stawić się na wybrzeżu. Nie spodziewają się nas. Weźmiemy ich z zaskoczenia i zwyciężymy. Okej. Siemasz, Matius. Witaj, podróżniku. Ahoj. Odzyskałem skradziony róg. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. No cóż. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. No co za... To ja mu kurczę pomagam, a ten jeszcze ma do mnie pretensje, że w ogóle zrobiłem... Pójdziesz ze mną na posłuchanie do Jarla? Raźniej będzie. A jakże? Na co się gapi? Ja mogę z tobą iść. Co to za impreza? Spotka się z Yennefer? Jeszcze nie. No, czekała tyle, to i trochę jeszcze poczeka. Złe wieści, proszę ja ciebie, dostarcz list. No to już byliśmy tam. Nie da się, kurczę, tego przekazać. Nie wiem dlaczego. O nie, nie ma tu szybkiej podróży, niech tu.
Czy ja w ogóle, moi drodzy, Skelligika, dobra. O, znalazłem szybką podróż, proszę bardzo. Ty, bo tutaj wyżej można było jeszcze iść. Ciekawe, co tam jest. A, widzicie co? Ciekawość mnie zżera. Także ja bardzo chętnie sprawdzę, co tam znajdę. Tarczowniczka klanu Drobun. Złożymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Czemu nie mówicie, że tam są jakieś rzeczy jeszcze? Miejsca do odwiedzenia, rzeczy do znalezienia. Tarczowniczka, a tarczy to ja nie widzę. Ojciec mnie zabije, a potem zabije Hawarda. Szukaj se przy... Mogę pomóc? Witaj, białowłosy. Aha, tak płakała i co? Aha, dalej płaczę. Dobra, niech będzie. Ziemia lekką. Odwrót, proszę bardzo. Idą ty slalomem. Się nie dziwię, że nikt tu nie przychodzi, jak tu kurczę tak wysoko. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Czemu? Aha, no tak. O! Uciąłeś? Taki łebol. Jaki kowal jest, no proszę. Dzień dobry. Chciałbyś rzucić okiem na nasze zbiory? Jak rozumiem, to wszystko jest na sprzedaż. Broń nie powinna zbierać kurzu, szczególnie jeśli znajdzie się ktoś, kto potrafi jej dobrze użyć. Nie ma problemu. Właśnie widzę. Zerikańskie zefary, mahakamskie topory, wiroledanki. Skąd macie tyle wyrobów z kontynentu? Może daje. A jeśli nie daje po dobroci, odrąbuje się komuś rękę razem z mieczem. A co myślałeś, że fale wyrzucają to wszystko na brzeg jak muszelki? No cóż. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Nie ma żadnej karty jakiejś tam, coś ten? O, to są te pyły wszystkie. No, chyba nie ma tego, którego my potrzebujemy. Kupimy te dwa. Pomniejszy glif, to jest za 400, to jest za 346, okej. Okay. Nieskazitelny diament, unikat, no proszę. Aha. Dobra, widzę, że niczego tu szczególnego nie masz. Także ja ci tylko... sprzedam to. To, czego my sami nie potrzebujemy. Buty topornika, też nie za bardzo. Kawalerzysty, skeligijskie, kolorowe pludry. Whatever, czarne pludry. Nilgardzkie nogawice, czekaj, buty rębacza, to też nie jest potrzebne. Tego ci nie sprzedam, bo ty się tym nie zajmujesz, a zgodnie z tym, co mówicie, nie ma sensu. Rozbierz na części, proszę ciebie. Mam jakieś muszelki? Nie, ale pereł mamy całkiem dużo. Też fajno. Naprawdę nie ma żadnej muszli? Łe. Łe. Słabo. Napraw, proszę ciebie, to na pewno. Dziękuję. I co? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał? Może nie, ale co powiesz na partyjkę Gwinta, byczku? Mamo. Czemu przeciwnik zaczyna jako pierwszy? Aha, na pewno. Takie nie najlepsze, szczerze mówiąc, te karty. No niezbyt, niezbyt. Gorzej, że gra potworami.
Ty dziadu jeden, czy... O ty kurcze! Kurczę, najgorzej, bo jak rzucę pożogę, to i tak to mi nic nie da teraz. Dobra, to rzucimy sobie w takim razie to. Ty dziadu jeden z drugim, no. No widzisz. Czyli nie wyszło tak najgorzej zaraz. Dobra, dawaj to. No i fajnie, że sobie je przywołałeś. Bardzo mnie to się podoba. Połap jeszcze pożogę od razu. Co? Tylko jeden? Kurde, no nie jest dobrze, szczerze mówiąc. Co my byśmy mogli... Pożogę moglibyśmy rzucić jeszcze jedną. Nie możemy rzucić pożogi. Fajnie. Kurde, levele, no. Dobra, dawaj. Spasujemy sobie teraz. Kurcze pieczone, no. Tylko nie lubię grać przeciwko podporom. Strasznie wnerwiająca talia. Skoro ty mi rzucasz mgłę, to ja ci rzucę deszcz. Co ty na to? No i fajnie, no. Przegraliśmy. Świetnie. Kurde, no. Dobra. Jeszcze raz. Gramy w Gwinta. Dawaj. To mogę wywalić. I to też. No ha, no to. Dobra, dawaj, rozegrajmy to jakoś sensownie w miarę. Kurde, jak rzucę pożogę teraz, to nie będzie miało sensu najmniejszego. Bo... O kurczę. Przeciwnik spasował. Nie ma sensu tracić.
że zostańmy sobie przy tym. Kurde, mróz. A w sumie. No dawaj, zagraj czymś. O, widzisz, coś to możesz. Aha, bo my i tak przecież, kurczę, skasujemy tylko tego golema. No dobra, niech będzie. Ach nie, i co teraz? Och nie, no przykra sprawa. No wiem, że mój ruch. Dziękuję. Fajnie było, dzięki. Dzień dobry. Witaj. Czego chcesz? Dychę do piątku. Ktoś tu jest w wesołym nastroju. Ciekawe, w jakim ty byś był nastroju, jakbyś syna stracił. Czego chcesz, pytam? No mówię, dychę do piątku. Chcę obejrzeć twoje towary. Niech będzie. Jaka łaska w ogóle, niech będzie. Dobra, nie masz tego, czego ja potrzebuję, ale handlujesz mieczami, także tutaj już możemy zacząć rozmawiać. Weleński topór. Ładnie wygląda, ale jest kompletnie niepraktyczny. Przynajmniej z mojej perspektywy jest niepraktyczny. Rzemiosło. Ty właśnie, przecież my mamy... Który mamy? 26 poziom. To może byśmy miecz jakiś sobie ogarnęli. Nowy. Aha, tutaj tylko premia przy trafieniu krytycznym. To nie chcę. Ulepszony miecz wiedźmińskiego cechu kota. No niestety 29 poziom. A cechu wilka. Srebrny miecz cechu kota, gryfa. Aha, wilka nawet nie mamy. Okej. Kusza. Kuszę możemy jakąś taką przekozacką stworzyć, czy nie? I ta wygląda spoko. To może byśmy sobie wykonali ten przedmiot. Po co? Nie wiem. Klucz do komnaty Yennefer. No. Zagrajmy w karty, proszę, ja ciebie. Chciałbym zagrać. Wiem, że ci syn umarł, ale zagrajmy w karty. Rozpocznij grę. O Boże, skojarzyłem następny wkurzający. Mam jakiegoś szpiega? Nie. Miecznika też nie, to sobie wymienimy tego. Aha, no to świetnie. Dobra, liczę na to, że rzuci jakiegoś szpiega, prędzej czy później. Aha, to fajnie. O ty dziadu jeden. Chciałem szpiega, ale nie takiego.
Patrz, co za... Co za denerwujący chłop. Fajnie, że spasowałeś. Aha, tych nie mogę wymienić, dobra. Zapomniałem, że się nie da wymieniać tamtych. No. Zarzucisz jakąś tą? Nie zarzucisz tej, której ja chcę. Dlatego masz pożogę. Czy mamy tutaj coś, co mogło... Co warto byłoby wyjąć? A tego elfa nawet nie wyjmiemy przecież. Vernona Rosa też nie. Pożogę byśmy mogli co najwyżej, ale pożoga nam nic nie da w tym momencie. No więc rozegrajmy to w ten sposób. I tutaj właśnie pożoga mi się przydała. Ale... tak. My mamy szósteczki, czyli generalnie... Bardzo głupio byłoby rzucać pożogą teraz. O, pewnie, jasne. Jeszcze sobie płotkę przywołał, proszę, proszę. Dobra. Nie, czekaj, nie. Jezu, chciałem wymienić... Dobra, nieważne. Co? No to świetnie, dobra. To już nie ma sensu. Dawaj jeszcze raz. No. Dawaj. W nosie mam to, że on pierwszy rozpocznie. Ja potrzebuję... Wesemira chyba mogę wyrzucić. No, było warto. I myślę, że... Kurczę, trzaskający mróz to byśmy sobie zostawili, ale to byśmy mogli wymienić. No, średnio się pogodzi. No dobra, no niech będzie. Mogłem zagrać to na katapultę. A my ani pożogi. Przeciwnik spasował. No dobra, trudno. Ty dziadu. Dlaczego spasował? Nie masz kart walczących, czy co?
No proszę. Miło z twojej strony, chociaż... Nie musiałeś tego robić. Noż kurde. Dziękować. A to masz trzaskający mróz. No, to spoko. To dziękować. Na farcie, bo na farcie, ale się udało. Ty, a powiedz ty mi... O, Riordan, Dain. Co się stało twojemu synowi? Utonął. Płetwal wywrócił łódź, na której płynął. To była jego pierwsza wyprawa na północne wody. No to średnio wyszło. Może nie wyrzuciło ciała. Nie pochowam go. Nie zasiądzie do uczty z przodkami. No cóż. Bywaj. Co się stało twojemu synowi? Kliknąłem bywaj. Może... Przepraszam. Bywaj. Bywaj. Ja nie bywam, ja jestem. Zawsze się zastanawiałem. No co tam? Co wy wiedźmini będziecie robić, jak braknie bazyliszków, lesich i olbrzymów? Z tobą też nie pogadam. Ten czarny wyrwał mu serce. Podobno jeszcze miło, jak się w nie wgryzał. Ale historię żeś wymyślił. Ty, coś tam wyżej jeszcze jest. Geralcie z Rivii. Zajęta jestem. A, czyli się nie umówimy. Okej. Okay. Ty, czemu barykadujecie to wejście? Szacunek, Wiedźminie. Czy wy żeście... zabarykadowali wejście, które prowadzi prosto w górę? To tak dosłownie w górę? Skały? Nie, żebym oceniał, ale... Nie jest to chyba zbyt mądre rozwiązanie, przecież no, z tobą też nie pogadam, bez sensu coś takiego. Dobra, porozmawiaj z Lotarem. Gdzie jest Lotar? Proszę ja ciebie. Mapa oczywiście, gdzie jest Lotar? O Jezu, aż tam, dobra. Mam na ciebie baczenie. Tam i tak nie zrobimy. Ty to chyba nie tutejszy, co? No nie za bardzo. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Niech topór twój nigdy nie pęknie. Co to kurcze jest za miejsce? Niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi. No dobra. Czekaj. Wieś Rannenwennenk. Kurczę, myślałem, że to jakaś świątynia czy coś. Frejo, zlituj się. Cześć. Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Nie. Możesz. I tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kontwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi.
Tego to nie. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. Aha, no to fajnie. Niting, potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię Tialwe, syn Lotara. Drog jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. Warto, nie warto. A to co? Kobiecy szal, charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. O. I się długo będziesz nad tym zastanawiał? Nie, żebym nie był jakiś ufny czy coś, ale... Błęd. Tak na wszelki. Bo to różnie, kurczę, może być. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. Geralcie z Rivii. Kogo mam zapytać? No... Bożu... Wychodzę z tego domu. O, kupiec! Witaj! Gdzie masz? Bywaj. I tak od ciebie nic nie dostanę ciekawego. Wiedźmin, tak? Podejdź bliżej, nieznajomy! Wracajcie do swoich zajęć. Butle rumu, potem wszystko zapił winem. Nie, wypytaj o niego, spoko. I poszedł na polowanie. Za łatwo wszystkiemu dajesz wiarę. O, Othen. Geralcie z Rivii. No witaj. Dlaczego nie mogę z niektórymi rozmawiać? Czekaj. Może... Czekajmy do dnia. O. Kim jest dla ciebie ta czarodziejka? Yennefer, tak? Hmm? O, cześć. Witaj. Witaj. Aha, dobra. Co ta się larka? Bywaj. No, tyśmy sobie pogadali. Tutaj niby olbrzyma ubija, potem dziewki po wsiach bałam. A ja wiedziałem, że jak on sobie gorzały do butów naleje... Hmm? Nie przeszkadzaj w robocie. Jakie robocie, panie. A brzydki jak diabeł polski. Wow, ale fajny miecz. Kogo mam pytać? Na kontynencie wy wszyscy tacy niedokrwiście? Myślisz, że to prawda, co tak? O młodym Antreid mówią? Łatwe czarujecie, a nie wiem, co się gada. No z kim ja mam porozmawiać na ten temat? Kto nosi taki szal? Wiesz może, kto nosi taki szal? Ua. Pewnie! Jona, nasza zielarka. Mieszka Jona tam w tej chacie. Odkiwano. Cieszy się, że przyniosłeś to jej. To kurczę, byłem u niej! Tak, bardzo się ucieszy. No nie wydaje mi się. Prawda? Kim jest dla ciebie ta czarodziejka? Jeden z tymi tak? Chłopcami z Faro. Wow, przekleństwem, ale i błogosławieństwem. Znalazłem twój szal koło domu Lotara. I Niting, który tam postawiłaś. No i? Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tialwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. Dlaczego? To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej Flondry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka. Co? Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam. Łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. A, to zmienia postać rzeczy. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. No ale to co? No to jak dzieciak ma trochę lat. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Aha. Brzyma ubija, potem dziewki po wsiach bałamuci. No to ciekawie, ciekawie. Chcesz córkę na kapłankę tutaj?
Jeszcze się okaże, że ten syn już się wykopytnął i o. Tyleśmy sobie pogadali. Cześć, Lothar. Ty, dorosłe to twoje dziecko jest. No właściwie to tak. Witaj. No cześć. Znaczy, z tym dorosłe to przesadza na takie 5-7 lat. I jak? Wiesz, kto postawił Knitting? Twoja była. Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! O Jezu. No dobra. Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Nie ma jak wiedźmin. Ryj imię. I-O-N-A. Aby to była lekka śmierć. Ja coś czuję, że to będzie bardziej skomplikowane. I jak? Udało się? Nie. Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, pewnie. Jakoś nie mam no ochoty. Kurczę. Aha, i to już, po kwestie. Aż idę zobaczyć normalnie, gdzie ta Jona jest i jak ona się tam... Punkty doświadczenia, jeden. A czy my mamy jakiegoś questa związanego tutaj z tymi? Jak chodzisz? Myślisz, że oni się na to odważą? A, no tak. Gdzie jest Jona? Się zastanawiałem. Co wy wiedźmini będziecie robić, jak braknie bazyliszku w lesie? Jona. Halo. Aha, była i nie ma. Dobra, nie ma problemu. Zadanie poboczne. Czy mamy coś jeszcze takiego na już na teraz? Udaj się do Fraore w celu odszukania Hammonda. No kurczę, mamy jeszcze kilka takich kłościków. No dobra, moi drodzy, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć sobie ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Dasz mi potrzymać miecz? Hej.